dobra, wracając do retuszu, zdjęcia, bo to my się rozwodzimy, rozwodzimy, a to jest program głównie dla retuszerów i pewnie z przyjemnością by posłali czegoś nowego tutaj. Każdy zna, no to już powiedziałem tak, wygładzenie skóry to jest stricte plamkowanie. Każdy wie, że to jest stricte plamkowanie, ale są też jakieś metody bardziej zaawansowane, bardziej trudne wygładzenia tej skóry. Postaram się wam coś fajnego pokazać. Tą warstwę sobie usuwam. Być może jakieś inne zdjęcie, jeśli mogę zasugerować. O, na przykład może być inne zdjęcia. Tutaj nic nie zapisujemy. Którekolwiek. Są jakieś życzenia do zdjęcia? Macie okazję na rynku albo za pomocą aplikacji wybrać numer zdjęcia lub nie. Nie. Nie wiem, czy to zdjęcie, żeby wam pokazać fajny trik. Słuchajcie, trafiło wam się zrobić zdjęcie nie z tego kąta wysokości i modelka miała za krótkie nogi? Chyba każdemu w życiu, albo każdej osobie na ślubie robimy nieraz tak, albo pary tańczące, robimy zdjęcia na sali i są pary tańczące, no i z racji tego, że robimy to kilka godzin, każdy jest na prostych nogach, czyli nie schylamy się, nie robimy zdjęcia z poziomu bielizny teoretycznie, czyli z poziomu pępka, żeby uzyskać idealne proporcje ciała, tylko robimy to z poziomu na własne oczu i wychodzą czasami krótkie nóżki. Ładny to jest wszystko. Ciekawa rzecz, żeby zrobić akurat na tym zdjęciu, to nie będzie tak dobrze widoczne, ale postaram się, że coś wam pokazać. Alt, Ctrl, C powoduje nam rozszerzenie obrazu. Daje nam możliwość rozszerzenia obrazu, wypełnienia go pustym tłem. Kolor wybieramy sobie biały, na przykład. Rozszerzamy, klikamy w strzałkę górę, czyli rozszerzamy go tylko w dół lub na boki. Ja rozszerzam go akurat w górę. I zaznaczam, żeby mi rozszerzyło o 3 cm. Dużo, niedużo. Znajduje się pod spodem taki biały pasek. Każdy go widzi? Widzi. Zaznaczam pewny element zdjęcia. Bierzemy Ctrl T. Ciągniemy. Ciągniemy. Muszę to troszkę oddalić. Ciągniemy. Aż uzyskujemy przekosmicznie długie nogi. Nienaturalne. To akurat zrobiłem nienaturalnie. Ale wyciągamy długość nóg osoby. Wracamy do zdjęcia. Zaznaczamy ponownie same stopy. Ctrl T. I ciągniemy w górę. Przechodzimy z powrotem do zaznaczenia całego tego, co nas interesuje. I kadrujemy zdjęcie image crop. I mamy sytuację, gdzie to samo zdjęcie ma dłuższe nogi u osoby. Stopy oczywiście, no przesadziłem z tymi stopami, ale przy zdjęciach stojących jest kolosalna różnica, jest to kolosalny efekt. Każda modelka marzy o długich, pięknych nogach. To jest najprostszy system wydłużenia nóg u osoby. Bo są też systemy na zasadzie Ctrl A, Ctrl T, gdzie zaznaczamy. Tu u góry znajduje się taki śmieszny przyrząd, który nam pozwala zrobić tak, że na przykład nogę wyciągniemy w jedną stronę, w drugą stronę i też uzyskujemy dłuższe nogi. Tylko że już przechodzimy w kosmiczne długości stóp. Na tym trzeba uważać. Podobnie jak przy fotografowaniu szerokim kątem. Ja uwielbiam fotografować osoby na szerokim kącie. Nieraz połamę tak perspektywę, że modelka ma nogi rozmiar 47 na przykład, ale efekty są czasami przeniesamowite. Jest to sposób wyciągnięcia nóg modelki. To jest jedna z takich ciekawszych opcji zrobienia tego wszystkiego. Co jeszcze z takich fajnych rzeczy, które wam mogę pokazać? Słuchajcie, o właśnie, na przykład mamy ładną nóżkę tutaj, a chcemy ją zrobić jeszcze ładniejszą. Ja mam tu zrobioną taką akcję, która się nazywa cieniowanie. Tworzymy maskę, tworzymy sobie pustą maskę, wypełniamy ją szarym kolorem, czyli na przykład wpisujemy 0, 0 i 50 równe. Jest to idealnie szary kolor. I zmienimy sobie na overlay. Każdy ma zrobione, mam nadzieję, że każdy ma zrobione mniej więcej. Nie wiem, jeżeli mówię za szybko, za wolno, czy pokazuję zbyt jakoś opieszary, to powiedzcie mi od razu. Wszystko w porządku. Na razie przynajmniej nikt wszystko nie zgłasza żadnych problemów. Okej, okay. I tu mam takie dwie rzeczy. Dutch tool, burn tool. Burn tool usuwa nam przepalenia. Dutch zacienienia. Biorę na początku Dutch tool, biorę mid tones, na przykład w granicach 40% i zaznaczam sobie taki ładny pasek tego jasnego i na nodze. Z tyłu nogi też mam ładny, bardzo ładny pasek jasnego, który sobie wyciągam. Mogę go jeszcze raz poprawić. O, na przykład teraz powiększam całość i rozjaśniam środek nogi.
tu już nie ma nic, więc rysuję to stricte tak z pamięci, że mniej więcej jakby to było wymowane. To nam daje Dutch Tool. Burn Tool z kolei nam przyciemnia, czyli na przykład Burn Tool używamy tylko, o, tu jest za dużo, znowu w granicach 30-40% i przyciemniam kawałeczek. Przyciemniam kawałeczek, przyciemniam kawałeczek, przyciemniam kawałeczek. Nie wygląda fajnie, ale jeżeli zejdziemy do krycia do 40%, uzyskujemy efekt światła padającego na nogi, uzyskujemy efekt rozjaśnień całego zdjęcia. Jest to rewelacyjne przy rozjaśnianiu właśnie takich detali, jak na przykład kawałki tutaj doświetlone, jak rozjaśnienie włosów. Jest to rewelacyjny materiał do tego, żeby uzyskać na przykład bardzo dużo osób, bo to się nazywa angel hairs, anielskie włosy. To jest taki efekt, że te włosy są jaśniejsze niż powinny być. Czyli na przykład mogę zrobić tak, że jak to urządzenie jest większe, tutaj troszkę zwiększymy sobie krycie na chwilkę, żeby pokazać, o co chodzi. I te włosy są o wiele jaśniejsze niż powinny być w rzeczywistości. Przy zmianie teraz tego na mniejsze, one dalej pozostają jasne nam. Z ciemnych do jasnych włosów. Bardzo fajny efekt, jeśli chcemy zrobić z ciemnej blondynki jasną blondynkę, albo z jasnej blondynki ciemną blondynkę. Z rudej brązowe włosy, z brązowej włosy w rudą. Też bardzo ładnie to działa. Jedna z takich rzeczy. Również bardzo dużo osób też stosuje na rozjaśnienie oczu. Akurat nie mam tu portretu, ale bym pokazał, jak się rozjaśnia oczy tym mniej więcej. Chodzi o to o wyciągnięcie samych oczu, czyli rozjaśniamy dół oka. Pamiętajmy o tym, że nie rozjaśniamy nigdy góry oka, tylko dół oka rozjaśniamy, żeby uzyskać ładny efekt oczu. Tak samo jak cieniowanie samych oczu, tam będzie gdzieś może jakiś portret, w ten sposób to pokażę później. W ten sposób cieniujemy całe zdjęcie, rozjaśniamy detale, które chcemy pokazać. Rozjaśniamy, czy ta ściana, która jest na przykład za nami niepotrzebna, tak samo możemy ją rozjaśnić i ukryć całą. To są takie detale, które wyciągamy w ten sposób prostym narzędziem, które służy nam tylko i wyłącznie. Teraz wygląda komicznie, ale przy zmianie krycia zaczyna być ładne zdjęcie, zaczyna być wyciągnąć całe światło, które wchodziło, o które nam chodziło. Rozjaśnienie podłogi, które się znajduje wokół modelki. To są takie narzędzia, które przydają się bardziej niż myślicie, z tego faktu, że nieraz czasami można w ten sposób robić winiety. Zrobimy tak, że na chwilę duże, zmarzymy sobie to wszystko. 100% wykrycie. Dużo osób siedzi długo nad winietami i zastanawiam się, jak zrobić winietę na zdjęciach. Burn tool. I to nie jest winieta, która jest widoczna na tym zdjęciu, tylko jest winieta wewnętrzna tak zwana, czyli winieta stricte zdjęcia. Winietowanie o. I mamy efekt tego, że modelka jest najjaśniejsza, a wokół niej robi się ciemniej. Bez z. Zupełny rewers tego, co się dzieje. To jest jedna z takich ciekawych rzeczy. Dobra, kolejna rzecz, to są spojrzę, jakie są zdjęcia jeszcze, bo może wam pokażę, gdzie było więcej skóry. No i źle robię. Trzeba pamiętać tutaj ważną rzecz, ponieważ większość z tych rzeczy, które pokazuje dzisiaj Grzesiek, to są takie często podstawy, które nie należy traktować jako narzędzie na zasadzie nie pokazał czegoś, nie wiadomo czego, na zasadzie 50 tysięcy warstw, użytych 20 tysięcy filtrów, żeby osiągnąć zdjęcie jednego pieprzyka. No często się okazuje i po raz kolejny sam się osobiście utwierdzam, że im prościej, tym lepiej i przy odpowiednim wyczuciu i praktyce można osiągnąć naprawdę świetne efekty, co zresztą widać po portfolio Grzegorza. Dziękuję ślicznie. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek ma pytanie, jakkolwiek zaawansowane, ja naprawdę postaram się z całej siły odpowiedzieć. Nie mam żadnych tajemnic w tym wszystkim. Staram się nie chować żadnych tajemnic. Ja po prostu niektórych rzeczy nie robię, albo nawet sam nie potrafię. Czasami jest tak, że naprawdę ludzie dorabiają sobie bardzo dużo ideologii do tej całej fotografii, zapominając, że to chodzi o fotografię, a nie o grafikę. Więc czasami najprostsze rzeczy, których naprawdę umiemy do perfekcji, nauczymy się ich do perfekcji, są 1000 razy bardziej warte niż wszystkie nowości, które wychodzą. A teraz coś bardziej zaawansowanego. Postaram się wam pokazać. Jeżeli macie jakieś karteczki fajne albo cokolwiek, albo możecie sobie obejrzeć powtórne nagranie, bo będzie trochę tego. Tworzymy dwie warstwy, dwie kopie tego, co robimy. Jedno jest tło i dwie osobne. Pierwszą warstwę, nawet niech będzie pierwszą z góry, ustawiamy na, powiedzmy, możemy, o, inaczej zrobimy, te dwie warstwy sobie wyłączymy w ogóle, zostaje tylko. Zmieniamy ją na darken, ciemniejszą.
Dodajemy blur. Rozumiecie, gaussowskie na zasadzie powiedzmy nawet do 40%. To już jest tak bardziej zaawansowane, to jest jeden z takich sekretów, które stosują osoby już rangą wyżej nawet ode mnie, już się nauczyłem tego. I chowamy sobie tą warstwę. Włączamy sobie warstwę ponownie, tylko tym razem zrobimy sobie tą warstwę na Lighten. Filter, Blur. Rozumiecie, kaozowskie. Też w granicy 40, może być nawet troszkę więcej. Procent. Zgadza się? Mamy. Po włączeniu wszystkich zdjęć wychodzi nam piękny miszmasz, z którego nic nie widzimy. Natomiast jeżeli zmniejszamy krycie pojedynczych warstw, na przykład do rzędu 40%, ok. Obydwie warstwy scalimy. Uzyskujemy efekt takiego śmiesznego czegoś, czyli takiego jakby blera na całym zdjęciu. Natomiast jeżeli całe to zdjęcie znowu zmniejszymy do 40%, te 40 będą nas prześladowały jakiś czas. 40 więcej, mniej, czasami jak to używa. Dodajemy do tego osobny maskę. Maskę w pełni wypełniamy czarnym kolorem i wracamy do naszego oryginalnego zdjęcia. Zgadza się? Stworzyliśmy taką jedną warstwę dodatkową, która nie do końca wiadomo, o co chodzi. Ta warstwa powoduje nam to, że biały kolor, który nałożymy na tą warstwę, daje nam pełne zmiękczenie. Jeżeli sobie przyjrzycie się na przykład detale na nogach, na niedoskonałości skóry, powoduje nam pełne zmiękczenie tego, co robimy. Nie dojeżdżamy, pamiętajcie o jednej rzeczy, nie dojeżdżamy do samej krawędzi, albo robimy to bardzo delikatnie. Ale spójrzcie na to, jak ładnie wygładziło łokieć, jak ładnie wygładziło, nie wiem, detale na brzuchu. Staramy się unikać, o właśnie, skrajnych cieni. Staramy się unikać skrajnych cieni. Ale wszędzie, gdzie jest światło, wszędzie, gdzie jest jednolity kolor, powoduje nam pełne wygładzenie. Podobnie się stosuje przy twarzach. To się nazywa maska rozjaśniająca, maska wygładzająca pierwszego stopnia, czyli to jest tak zwana maska softująca. Dlaczego, skąd się wzięły te dwie warstwy? Dobra, wracamy teraz, kombinowałem, pokazałem, jak działa, wracamy po prostu, żeby pokazać, skąd się wzięło. Tak. Bo aplikacja działa takie inaczej, natomiast jak zaczynasz bardzo szybko malować bardzo dużym brushem, dzieją się różne dziwne rzeczy i może się okazać tak, że ktoś nie zobaczy tego, co pokazujesz. Także aha, jeśli możesz, jeżeli właśnie używasz takich dość dużych warstw maskowania, stara się troszeczkę wolniej pracować, a potem, jeśli można cię prosić, żebyś pokazał, jak to wygląda jakby z warstwą, którą stworzyłeś i dałeś na niej jakiś efekt i bez tej warstwy, natomiast też odczekaj tam powiedzmy 3-4 sekundy, tak żeby faktycznie u osób, które, które oglądają, było to widoczne. Dobrze, przepraszam w takim razie wszystkich słuchaczy najmocniej, bo pierwszy raz muszę to doprowadzić. Słuchajcie, stworzyłem dwie warstwy, dlatego że pierwsza warstwa, która jest tutaj do 40%, rozmywa nam tylko cienie. Spójrzcie sobie realnie, ono zmiękcza tylko cienie. Mhm. Jeżeli, widzicie? On zmiękcza tylko cienie. Jeżeli powoli klikasz, faktycznie bardzo dobrze to widać. Druga warstwa, tylko jasne kolory. Ona jest o wiele mocniejsza. Druga warstwa, tylko jasne kolory. I w tych jasnych kolorach, jeżeli przyjrzycie sobie, ta noga przestaje być tak dokładna, a zaczyna nam wyciągać to, co jest nam potrzebne. Jeżeli wyłączymy obie warstwy, wychodzi nam taki cały blur delikatnie na zdjęciu. Taki efekt, jakby było to zdjęcie robione przez filtr zmiękczający. Natomiast nie chcemy tego uzyskać. Możemy sobie... O, teraz uzyskamy najlepsze efekty, nawet 35%. Jeżeli te dwie warstwy połączymy, czyli jeszcze raz włączymy te warstwy, to powstaje nam sam w sobie taki obrys zdjęcia na zasadzie zmiękczenia. Jest to obrys samego zdjęcia. Tylko nie chcemy uniknąć, zobaczcie, spójrzcie sobie chwilkę tutaj, chcemy uniknąć tego, że ta noga się rozmywa na krawędziach. Więc dodajemy do tego maskę. Maskę wypełniamy kolorem czarnym. Niektórzy robią tak, że pracują na kolorze białym, a malują na czarno, tylko na przykład krawędzie. To, co chcemy, żeby pozostało nam ostre, malujemy. Będę starał się powoli malować, żeby pokazać wam efekt przed i po. Malujemy to, co chcemy, żeby pozostało nam ostre, czyli oczy, nos. Który miałem nie stosować, dużych pędzli czy małych? Dużych, takich typ, takich powiedzmy po 500, po 1000 wartości, grubości pędzla. Wow, i mój komputer takie uciągnie.
Ja gdzieś tam przez chwilę nawet widziałem, że taki dość duży pędzel ci się pojawił, aczkolwiek pewnie to była też kwestia tego, że miałeś coś wcześniej ustawione i tak się to, tak to zaczęło się przez chwilę wyświetlać. Zaraz postaram się pokazać różnicę przed i po. Obrysowane całości, kark do obrysowania, włosy. O, ja mówię do siebie, przepraszam. Aha, jak często obrabiam zdjęcia, ja mówię sam do siebie. A to już jest chyba mój kłopot. I wracamy do tła. Ok. Spójrzcie na zdjęcie. Pozornie nie ma różnicy na tym zdjęciu. Ale jeżeli wyłączymy tą warstwę, jest duża różnica, prawda? Teraz detale, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Nie wiem, czy każdy to widzi. Jest niedokładnie zrobione. To trzeba się to dokładnie przyłożyć. Natomiast noga, jest różnica? Dość duża, widoczna, prawda? Mam nadzieję, że pomogło to chociaż tym osobom, które mają kłopoty na przykład z szumami na ciele, bo to jest też problem, albo z jakimiś niedoskonałościami skóry, z wykładzaniem. W zdjęciach w ten sposób obrabiane. Pamiętajmy o tym, że jeżeli zdjęcie przygotowujemy do druku, jeżeli zdjęcie ma być reklamą, zdarza nam się zrobić reklamę, zdarza nam się zrobić zdjęcie do gazety, to nie wykładzamy skóry na zmiękczeniu, tylko plankujemy. Tam muszą być widoczne pory, tam muszą być widoczne detale, tam musi być widoczne wszystko. Czasami możemy sobie dodać, powiedzmy, porę skóry przez dodawanie ziarna, ale różnie bywa, bo mi nieraz nie siadło. Znaczy, nieraz mi się nie udało. Jeżeli przygotowujemy zdjęcie do internetu, ono może być jak najbardziej zmiękczone. To jest jeden z sposobów zmiękczenia, wykładzania skóry. To jest jedna z takich tajemnic, które pilnie trzymają fotografowie. Dobra, wyłączamy. Grzegorzu, tej warstwy nie ma. Wracamy. Tak. Jeśli moglibyśmy cię poprosić, mamy 21:35 o te 5 minut przerwy dla niektórych słuchaczy. Myślę, że to wszystkim dobrze chwilkę zrobi, odsapnąć, przemyśleć. Niektórzy pewnie będą też mogli popróbować na szybko niektórych rzeczy, które pokazałeś i byśmy za 5 minut wrócili z powrotem. Dobrze, z dziką przyjemnością idę sobie zrobić te picia. Jasne. Okej, okay. To zapraszamy wszystkich o 21:40, wznawiamy nasz program. Tak swoją drogą dla tych, którzy cały czas są i cały czas nas słuchają, myślę, że to jest fajny moment na to, żebyście pozadawali troszeczkę pytań, może nawet niekoniecznie związanych z zdjęciami, które jakby Grzegorz teraz nam pokazuje, które obrabia w Photoshopie, może z samą formą prowadzenia działalności, tym jak, nie wiem, coś was interesuje z zakresu waszej pracy w studio, posiadania studio, jak do czegoś, że tak powiem, się dochodzi, jak się coś osiąga, być może takie zupełnie abstrakcyjne tematy, być może takie pytania chcielibyście zadać. Myślę, że warto, bo zakładamy, że jeszcze około pół godzinki, godzinkę będziemy razem, będziemy rozmawiać, więc myślę, że dajcie znać, zadawajcie pytania, nie bójcie się tego zupełnie, bo tak naprawdę dzięki temu też to, co robimy, jest fajniejsze, jest ciekawsze i możecie brać udział w tym webinarium znacznie bardziej aktywnie niż tak naprawdę tylko oglądając i słuchając to, co Grzegorzowi przyjdzie na język i to, co mu się wymyśli, czy to, co chce pokazać. Albo jeżeli macie jakiekolwiek pytania z obróbki, ja postaram się, bo nie mogę wszystkiego pokazać. Słuchajcie, tak naprawdę to jest pierwsze moje takie
mówienie do większej liczby osób. Nie za bardzo miałem się jak przygotować do tego, nie za bardzo wiedziałem, co mnie może spotkać. Następny raz już wiem, że po prostu co innego przygotować, zupełnie inaczej to sobie rozpisać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek naprawdę, nieraz nawet to mogą być pytania z grafiki, postaram się pomóc, tym bardziej, że koło mnie siedzi zawodowy grafik, który zajmuje się pracą w różnych, też innych programach. Może też służyć jakąś dobrą radą. No właśnie, Grzegorz, to może tak, skoro rozmawiamy, czy jakieś dobre książki zarówno z zakresu fotografii, jak i być może z zakresu Photoshopa jesteś w stanie coś polecić dla osób, bo pośród nas jakby jest troszeczkę amatorów, którzy chcieliby się czegoś ciekawego dowiedzieć, nauczyć. Być może jesteś w stanie jakiś fajny tytuł jakiegoś fajnego autora podać, coś, co, z czym się spotkałeś, coś, co cię zainteresowało. To jest tak, na przykład ogólnie dla każdego polecam od podstaw książkę fotografii, Szkoła Fotografowania National Geographic. Każdy mnie może wyśmiać, ale pamiętam, są tam, też zaczynałem. Są tam podstawy, absolutnych podstaw, trzeba ją znać, trzeba wiedzieć wszystko, co tam jest. Ułatwia dużo pracy z słownictwem, ułatwia dużo uniknięcia głupich błędów, których ja na początku niestety nie umiałem uniknąć. To jest książka na sam początek i polecam. Wszystkim zapaleńcom studia polecam książkę, która się nazywa Fotografia studyjna Michaela Freemana. Droga pozycja w Polsce, bo tam te książki wyszły ich bardzo mało, więc one są dosyć drogie w Polsce. Natomiast można ją ściągnąć, można ją znaleźć, o tak to powiem. No okej, okay, nic nie mówiąc więcej. Można ją znaleźć, Michael polecam. Freeman, Fotografia studyjna, prawda? Tak, Michael Freeman, Fotografia studyjna. Jest to książka, która jest dosyć starą pozycją, natomiast ma absolutne minimum i absolutne wszystkie aktualne pozycje ustawienia światła, rodzaju budowy studia, jak co oświetlać, rodzaju cieni, jakie co wywołuje. Jest to naprawdę rewelacyjna pozycja. Ludziom, którzy chcą zarobkowo w fotografii działać, to polecałbym. Nawet niedawno wyszła ta książka Fotografia komercyjna, ale autora wam nie powiem dokładnie. Pokazuje bardziej nie fotografię od strony stricte technicznej, ale pokazuje fotografię od strony zarobkowej. Jak zarabiać na fotografii i jak sobie poradzić z tym wszystkim. Nie znam tytułu naprawdę. Każdy z nas się specjalizuje w innym typie fotografii, podejrzewam. Niektórzy lubią portrety, więc jest cała seria książek portretowych. Też wydawnictwo chyba, nie wiem, czy Heliona, nie mam pojęcia. W każdym razie jest taka seria odnośnie fotografii właśnie portretowej, reklamowej. Bardzo przydatne książki, które pokazują też mnóstwo trików, które można wykorzystać. Bo oczywiście inaczej się fotografuje pierścionek ślubny, który leży w pięknym otoczeniu i trzeba użyć do tego pięknych świateł i obiektywu makro. Inaczej się fotografuje portret, który wymaga stałej 85 i mnóstwo cierpliwości, żeby uchwycić dobry moment światła. Ja myślę, że też w notatkach jakby pospotkaniowych na stronie umieścimy informacje jakby z tytułami książek. Jeżeli sobie coś przypomnisz, to też proszę cię albo do mnie, albo do Piotrka o maila, czy też wiadomość na Facebooku, tak żebyśmy mogli. I oczywiście zapomniałbym o najsłynniejszym Scottie Kelby. Tak, to ja myślę, że to jest klasyka. Tak, Scott Kelby jest klasyką i polecam na szczerze, polecam każdemu, bo to nie jest książka ani dla amatorów, ani dla profesjonalistów, tylko dla osób, które po prostu kochają to, co robią. Trzeba, obowiązkowa lektura, trzeba przebrnąć przez nią. Tutaj sugestia, fotografia komercyjna w praktyce kilka taka. Tak. Okej, okay. A coś może... No to co, myślę, że... Tak, my cały czas tutaj myślę, że powolutku możemy wracać. Jakby tutaj sobie zadają różne pytania, natomiast może coś innego jeszcze, może no, wiem, że dużo osób ma problemy z ustawianiem modelek, z tym, co zrobić z rękoma, co zrobić z ciałem, może coś w tym zakresie. Powiem wam szczerze tak, ustawienie modelek nie jest w zakresie pracy fotografa, żebyśmy wiedzieli na przyszłość. Niestety musimy to umieć. Mi się zdarza pracować, owszem, robię z dziewczyną, niekiedy przyjeżdżałem tak profesjonalne dziewczyny, że aż po prostu szczęka opada, jak dziewczyna potrafi się ustawić do zdjęć. Niekiedy niesamowitym przykładem, powiem tego, była Natalia Siwiec, która mnie zapytała, na jakiej przysłonie robię zdjęcia. A ja mówię, o co chodzi z tą przysłoną? Niesamowite. Okazało się, że pogadziłem dziewczynę, jakie przysłonie robią, ona na taką odległość odstawiła rękę, aby znalazła się ręka w polu ostrości. Ja sobie z tego zdawała sprawę, jakby tak. Fizycznie, że albo będzie ostra, albo nie. Tak, będzie. Że na przykład przy przysłonie 3,5, bo zdarza mi się robić zdjęcia tak na skrajnych przysłonach, przy 3,5 ta głębia ostrości będzie tak płytka, że ona nie może odsunąć palców od twarzy do dalej niż tam 10 cm na przykład, tak. A przy 5-6 już może się mieć pełne pole do zabawy.
To zależy od obiektywu oczywiście. No ale zdarzają się tak. Jak ustawiać moderki? Słuchajcie, taką ciekawostką powiem, że jak na internecie poszukacie, są takie nawet programy, aplikacje i strony internetowe z gotowymi pozami modelek. Są z gotowymi pozami, gdzie można ładnie oświetlić tą modelkę. Jest pokazane, jak ją oświetlić w takiej i takiej pozie, w jaki sposób ją ustawić, jak ona powinna być. Jeżeli chodzi o mimikę, ciężko jest wyciągnąć od początkującej modelki idealną mimikę. Czasami pomaga, jeżeli mówicie dziewczynom, żeby w momencie zdjęcia ona delikatnie dmuchała, tylko nie na zasadzie dmucham, bo dmuchuję torki świeczki z tortu, tylko tak jakby dmuchała coś z dłoni, czyli układała delikatnie usta, uzdatniając je. Czasami jest ładnie, żeby mrużyła oczy, czasami jest ładnie, żeby wciągała, robiła rybkę, wciągała kości policzkowe. To już wy musicie widzieć i pracować. Pamiętajcie, że ona się nie widzi. Łatwiej jest przywieźć modelce lustro do studia, ona się ustawi do tego lustra i ona ma świadomość. To też bywa wygląda. Czasem zgubne. Bywa zgubne, bo widzą, też... modelki są nieraz próżne i patrzą tylko na lustro. Dokładnie. Natomiast ciekawostką, zaraz wam wrzucę na czat, filmik na YouTubie. Jest taka modelka, która się nazywa Coco Rocha. Ma bardzo krótki, fajny filmik, bodajże 40-sekundowy, w czasie którego, no nie chciałbym skłamać, bo nigdy nie liczyłem, ale średnio dwie pozy na sekundę pokazuje swoje. Już puszczam link i na czacie drugim jeśli też. Jeśli możesz też na tak, warto super. Sobie obejrzeć, bo naprawdę modelka jest zadziwiająca, ma pozy już tak opanowane, że jest w stanie dokładnie w ciągu pół sekundy ustawić się idealnie tak, że to wygląda, więc można by strzelać z filmu klatki, poszczególne klatki filmu. Więc pamiętajcie, że tak naprawdę to, co Grzesiek powiedział, to do modelki należy ta część pracy, bo my kupujemy sprzęt, my robimy zdjęcia, obrabiamy i nie powinniśmy sami się bawić w to, żeby ją ustawiać, bo nie jest to plastelina czy glina, tylko taka osoba, która sama powinna wiedzieć, jak pracować. Ale patrząc po polskich realiach, często niestety zdarza się, pracując tak z modelką, że jest dokładnie w przeciwną stronę, dlatego warto poszukać. Ale tak naprawdę chyba najlepszym sposobem na to jest czasem pokazanie, przynajmniej z własnego doświadczenia wiem, że pokazanie czasem modelce jednego, dwóch, trzech różnych zdjęć, gdzie mamy właśnie różne pozy, żeby załapała jakąś ideę i próbowała dostosować się do niej. I później zazwyczaj już jak złapie te dwa, trzy zdjęcia, klatki mamy już, które się podobają, powiedzmy, ona sama się zazwyczaj później dalej rozkręca. Ja słyszałem gdzieś od kogoś, bo tutaj myślę, że to też dość jest ważne dla osób, które dopiero zaczynają, chcą się gdzieś tą studyjną, portretową, beauty czy jakąkolwiek inną pobawić i szukają właśnie modelek na zasadzie jakichś tam portali dla modelek, fotografów i tak dalej, że większość niestety użytkowniczych tego typu portali, może nie większość, natomiast duża porcja osób, które chętnie się wybiorą na tę sesję, no to są niestety modelki, które są zupełnie początkujące, które zupełnie nie mają pojęcia o tym, co przed tym aparatem mają robić, co mają zrobić z ręką, a co mają zrobić z swoim ciałem. W ogóle są nieświadome tego, że mają ręce, barki, biodra, cokolwiek tak naprawdę, co profesjonalne modelki wiedzą, jak wykorzystać. Problem niestety z takimi osobami jest właśnie taki, że organizując tą sesję TFP, tak naprawdę fotograf, który, tak jak Piotrek powiedział, ma sprzęt, ma oświetlenie, ma jakąś przestrzeń studyjną, dość często, co moim zdaniem jest dość dużym błędem popełnianym, jeszcze załatwia za darmo wizażystkę, to te dwie osoby właśnie, i fotograf, i wizażystka tak naprawdę dają swój czas, natomiast przychodzi modelka, z którą trzeba nauczyć pracować. Można próbować, tak? Natomiast nie przejmujcie się tym, że na początku będzie wam ciężko, nic nie będzie wychodziło, bo jeżeli w końcu traficie na kogoś, kto coś potrafi z sobą zrobić, kto potrafi troszeczkę z swoim ciałem podpracować, naprawdę rezultaty będą dużo fajniejsze. Ja z swojej strony naprawdę mogę polecić dziewczyny, które miały jakiekolwiek doświadczenie z tańcem, kiedykolwiek tańczyły, bo te dziewczyny są naprawdę świadome tego, co robią, i jeżeli powiesz jej, żeby gdzieś wyciągnęła szyję, czy ściągnęła łopatki, czy wręcz przeciwnie, gdzieś tam się delikatnie schowała z przodu, one potrafią, one wiedzą jakby do czego mają ręce, do czego mają klatkę piersiową i całą resztę ciała. Paradoksalnie opowiem wam taką jedną historię, ponieważ mi zdarzyło się co prawda tylko kilkukrotnie pracować z profesjonalną modelką. Większość przypadków to jest właśnie fotografia hobbystyczna, to TFP. Natomiast jakieś 3 lata temu miałem przyjemność pracować z modelką, która się nazywa, ma na imię Marta Zawadzka. I w momencie, kiedy ja byłem nie do końca, powiedzmy, miałem ten poziom, co teraz, Marta przyszła na zdjęcia,
zaczęła pozować i co się okazało, po raz pierwszy w życiu na tamten okres zrobiłem na sesji 60 klatek, i z czego z punktu widzenia pozy modelki, ustawienia jej, 50 było takich, które mógłbym zaakceptować. Natomiast często zdarza się tak, że przychodzi dziewczyna do studia, jest ładna, ma fajne rysy twarzy, fajny kształt ciała, wszystko pięknie, ale kończy się tym, że robię 200-300 zdjęć, po czym stwierdzam, że wszystko można wyrzucić do kosza, bo dziewczyna po prostu nie jest w stanie zapozować, nie jest sobą w stanie za bardzo nic zrobić i nawet próby ustawiania jej, czy przeze mnie, czy przez moją wizażystkę, czy stylistkę, nie pomagają. Dobrze. To ta Marta, o której pamiętam? Chyba tak, chyba ta, o której właśnie mówimy. To pozdrawiam serdecznie. Dobrze, przechodzimy dalej, prawda? Tak, jeszcze a propos, inaczej, wróćmy bardziej do obróbki, bo tutaj też faktycznie dużo osób różne pytania zadaje. Słuchaj, pytanie do ciebie, jeżeli chodzi o obróbkę, jeżeli robisz różne rzeczy, chociażby właśnie Dodge and Burn, tego typu techniki, skóra zaczyna zmieniać kolor, zaczyna odchodzić od tego idealnego koloru. Zresztą, o którym wspominałeś chwilkę wcześniej, pytanie, czy jakieś pomysły, jakieś metody na radzenie sobie z czymś takim, czy raczej starasz się używać tych narzędzi tak, aby aż tak bardzo nie odbarwiać zdjęcia? Po pierwsze, jeżeli naprawdę skóra diametralnie zmienia kolor, to znaczy, że bardzo z czymś przesadziliśmy. Można to w jakiś stopniu wystopniować, można to wystopniować wszystko, natomiast sposoby, jeżeli mamy kłopot na przykład z... powiedzmy kawałkiem nogi, który jest, załóżmy, żółty. Przesadziliśmy, jest kolor żółty na nodze. Przepraszam, że tak to prosto pokazuję, ale chyba jest najłatwiej. Jest takie coś, takie narzędzie, które nam stempluje. Jeżeli przestemplujemy, to nie zawsze działa, ale jest też tu opcja stemplowania koloru. Jeżeli stemplujemy kolor z tej nogi na tą, jesteśmy w stanie wrócić do danego koloru, który nam gdzieś tam zginął. Tylko musimy wiedzieć, co stemplujemy, żeby tego nie pomylić. To akurat przy żółtym ja straciłem kolor na zasadzie białego, bo faktycznie żółty mi rozjaśnia to. Natomiast jak widać, dam radę wrócić do danego koloru nogi. O, teraz przesadziłem ja. Pobierając sobie próbkę z innej części ciała. Nie wiem, czy to widać u was. Jasne, jak halo, halo? Przylepiłem się do ekranu, ale tak, faktycznie widać. Przepraszam, że tak to... Jesteśmy w stanie pobrać sobie inne kolory. Kolor, sam kolor. Pamiętajmy, że przeszczepiając kolor, zmieniamy tylko i wyłącznie kolor, nie zmieniamy natężenia światła. Czyli zobaczcie, że zmienił się tylko kolor, ale dalej jest to cień. Jesteśmy w stanie w ten sposób kopiować sobie kolor na inną część zdjęcia. Dobra, przechodzimy tak, wyostrzenie, czyli podstawowy problem każdego fotografa, który ma obiektyw spółki KIT. Ja dzielę wyostrzenie na dwa odmienne tematy. Jest jedno wyostrzenie, które ma Smart Sharpen, czyli inteligentne wyostrzenie. To jest akurat ustawione w kosmos, gdzie używam w granicach jednego piksela i procent tych zależy od tego, jaki efekt chcę uzyskać na zdjęciach, czy to ma być wszystko, bo to niestety narzędzie nam da też ziarno na tych zdjęciach, które jest nie zawsze pożądane, tak samo jak należy się bardziej niż nieostrości wystrzegać przeostrzenia zdjęcia, bo nieostrość możemy w każdym momencie poprawić, a przeostrzenie już nie. Jeżeli mamy przeostrzenie zdjęcia i sobie zapiszemy i ktoś nam powie, stary, masz to zdjęcie przeostrzone, co ty zrobiłeś, to już tego nie wrócisz. To już to se ne vrati. Więc wracamy do tego tematu. Jest oko widoczne, jest oko wyraźne, nawet chyba za bardzo. To jest jedno z wyostrzeń, które używamy. Lens blur, czyli wyostrzenie obiektywu, soczewki, rzęsy są widoczne. Nikt z tego zdjęcia nie będzie strzelał. Nikt nie będzie go oglądał z takiej odległości, jak ja go oglądam teraz. Więc nie musi ono być aż tak perfekcyjne, jak niektórzy wymagają od swoich zdjęć czy obiektywów. Jak byłem młodszy, bardzo tym się zachwycałem, że ten obiektyw jest rewelacyjnie ostry, a ten jest odrobinkę mniej. Tak naprawdę z wiekiem przestaje dla nas to mieć znaczenie, czy to powinno być takie ostre, czy nie powinno być takie ostre. To jest jeden stopień wyostrzenia, który ja używam. Drugi stopień, który jest wyostrzeniem również, ale używam go zupełnie inaczej.
jest Unshark Mask, czyli nie bardziej maska wyostrzająca, najbardziej popularne przez was narzędzie do wyostrzenia. Tylko zobaczcie, co się dzieje u mnie na Unshark Mask, znaczy jakie mam właściwości. Radius, czyli mam całe pociągnięte na maksymalnie ile się da i tu podbijam, zależy ile chcę uzyskać. Spójrzcie, co się dzieje ze zdjęciem, teraz ja pojadę skrajnie. Widzicie efekt zmiany na zdjęciu? Przed, po. Duża różnica? Moim zdaniem duża. Daje nam to wyostrzenie kontrastowe. Daje nam to wyostrzenie na zasadzie maksymalnej ilości pikseli. Jest to rewelacyjna sprawa do wyciągnięcia kontrastu na danym zdjęciu, bo używane z głową daje nam możliwość wyciągnięcia. Widzicie, momentalnie znika tak zwana pierwsza mgiełka przy światłach dziennych, gdzie ja stałem również w świetle dziennym. To się nazywa pierwsza mgła obiektywowa. To jest tak, że lewe światło odbijające się od detali, czy podróżujące przez cały pokój, wpada nam również w obiektyw, dając nam wrażenie delikatnej mgiełki na zdjęciach. Pożądane. Ogólnie ja to bardzo lubię. Zdjęcia w tym klimacie mi się bardzo podobają. Drogą, to nam pozwoli... Światło, o którym mówisz na tym zdjęciu, ono było mniej więcej za twoimi plecami z góry, czy to było światło, powiedzmy, prostopadłe do kątu? Lewe światło jest wszędzie i wpada mi prosto w obiektyw. Lewe światło to się nazywa niechciane światło. To nie chodzi o to, że one jest po mojej lewej stronie. Zupełnie nie masz na myśli dodatkowej... jasne. Nie, tu zupełnie mam na myśli lewe światło, czyli niepożądane światło. To jest to światło, które na przykład odbija się od tej części, którą teraz wam pokazuję. To jest światło, które się odbija od całego zdjęcia. Czyli taki typowy ambient, który po prostu istnieje gdzieś. Tak, który jest. To nam pozwala pozbyć się tego. Jest tu pewien stopień wyostrzenia. Jeżeli spojrzycie sobie na tele, one są bardziej wyostrzone na zasadzie kontrastu niż w całości. Daje to nam rewelacyjny efekt, jeżeli chcemy uzyskać, o widzicie. Gdzie najczęściej takie coś stosuję? Ctrl-U. Ściągamy sobie saturację zdjęcia. To jest akurat najmniej pożądana część robienia tych czarno-białych zdjęć, ale zobaczcie teraz, co się będzie działo, jeżeli wejdę w filtr Unsharp Mask. Jest na maksa. Widzicie takie kontrasty wchodzą na tym zdjęciu? Jak mocny jest ten kontrast. Czyli wychodzi nam strasznie dużo kontrastu. Jest ten kontrast aż wręcz przesadzony. Czyli od prostego zdjęcia, czyli od prostego wyostrzenia, które nam jest tylko widoczne po zoomowaniu, przez wyostrzenie w całości zdjęcia, pojawiają się mocniejsze kolory, mocniejsze przejście światła, mocniejsze, a jeszcze nie zatracamy detali. Jest to o wiele bardziej skuteczne niż levele, które nam zatracałyby, które by obcięły nam detale. W momentach, gdzie pociągam levelami kontrast, widzicie, że momentalnie tracę. Nie wiem, czy to będzie widać, jak to powiększę tutaj, nie będzie widać, okej, tak zrobimy. Przy kontrastowaniu na levelach straciłem tą część zdjęcia, ono jest po prostu czarne, to jest 100% czarnego. A jeżeli zrobię to wyostrzenie tym, zawsze tutaj znajdę się jeszcze włosy, które mogę sobie delikatnie tam rozjaśnić, na przykład bawić się nimi, już za dużo miałem to, przepraszam, mogę delikatnie rozjaśnić i one tam dalej są, one się tam dalej pojawiają. Także jest to moment wyostrzenia, który polega na wyostrzeniu kontrastem. Bardzo, bardzo pożyteczna rzecz przy robieniu na przykład sukni ślubnych, gdzie nie tracimy białych detali, a wyciągamy kontrast na samej sukni. Ta suknia nie jest przepalona, natomiast pojawiają się nam cekiny, pojawiają się duperele na tej sukni, ona wygląda coraz ciekawiej. Co z takich podstaw? Może zmienimy zdjęcie? Trzeba dodatkowo przyznać, że dużo rzeczy, które Grzesiek pokazuje, ma zastosowanie tak naprawdę nie tylko globalnie, co częściowo, na przykład, znaczy dość często w tym przypadku pokazanie tego globalnie na całym zdjęciu może was troszeczkę zniechęcić, natomiast pamiętajcie o tym, że zawsze pewne rzeczy, takie na przykład Grzesiek pokazał wyostrzanie, można zastosować tylko w pewnych obszarach zdjęcia, niekoniecznie dla całego i w tym momencie najprostszym sposobem jest wykorzystanie do tego maski. I to może, żeby po prostu, żebyście mieli świadomość tego, że nie zawsze warto na całym zdjęciu wykorzystywać dany efekt, czasem warto lokalnie podłubać, nawet przy, nie wiem, dla przykładu 3-4 włoskach, które chcemy wyciągnąć, niż wyciągać z całego zdjęcia i zamiast tych 3 włosów napsuć sobie resztę zdjęcia. Oczywiście, oczywiście tak. Każda rzecz można wystosować selektywnie. Dobrze, kolejna rzecz, taką fajny trik, który używają fotografowie, zawsze mi się marzyło robić takie zdjęcie, że tylko fragment zdjęcia jest ostry, a reszta jest nieostra. Tylko jak to zrobi całe zdjęcie, rozmarzę i tam coś wyostrzam, robi mi się niefajna sytuacja. Robimy
możemy sobie stworzyć kolejną. Dobra, Ctrl J, tworzymy kolejną warstwę. Q, wchodzimy w Enter Quick Mask, czyli wejście w szybką maskę. Sama literka Q. Pojawi wam się to w historii, będzie to widoczne. Literką G przechodzimy do gradientu. Zaznaczam sobie gradient, zwykły nawet taki, bo możemy to robić na kołowym, ale zwykły taki gradient, tak jest. Powiedzmy, że przyciągam ten gradient w tą stronę, robię taki efekt. Pojawia nam się takie dziwne zaczerwienienie na dwóch stronach zdjęcia. Przechodzę z powrotem, naciskając kolejny raz literkę Q, uzyskuję wycięty tylko fragment zdjęcia. Jeżeli zaznaczę go Select Inverse, czyli zaznaczę go odwrotnie, pojawiają nam się wycięte dwie rzeczy poza nim. Tylko, że to wycięcie płynne, czym się różni to od zwykłego wycięcia zwykłą linijką? To wycięcie, które wam teraz pokazuję tutaj, płynne, jest ono całkowicie płynne, jest przejściowe. Jest tak, jak wygląda jak na gradiencie. Czyli w tym momencie, jeżeli wezmę blur, na przykład, nie wiem, lens blur, czyli rozmycie obiektywowe. Musi się chwilkę dograć, może nie będę robił tak bardzo dokładnego tego, to będzie szybciej. O. Ustawię dla pokazania tego duży radius, czyli duże to rozmycie i tam kilka tych. Rozmywa nam się ta część zdjęcia, ale płynnie. Nie mam linii rozmycia, tylko rozmywa nam się część zdjęcia płynnie. Rozmywa nam się ta część zdjęcia dolna i ta część zdjęcia górna. Efekt klikamy, okay. Jest taki jakby troszeczkę jak tilt, czy jak obiektywy tak. Shift, że tą płaszczyznę ostrości sobie przesuwa w zupełnie inne miejsce. Natomiast bardzo naturalnie, tak jak widać. Trochę będzie się to jednak dawało, bo tych zdjęć miałem otwartych w Photoshopie wcześniej jeszcze bardzo dużo. To może ja w międzyczasie a propos tego zaznaczenia, bo myślę, że dla niektórych to może być nie być oczywiste. Większość osób zna narzędzie do zaznaczania z tego, że zaznacza się tam jakiś prostokąt, kółko, cokolwiek i po takim zaznaczeniu możemy działać na tym obszarze, natomiast ten obszar jest odcięty jakby, albo jest zaznaczony, albo nie jest zaznaczony. Natomiast zaznaczenie też, tak jak pokazałeś tutaj, można wykonać przy pomocy pędzla przykładowo i wówczas te takie kropeczki, które się poruszają, które zresztą z angielskiego marching ants się nazywa, czyli takie marszczerujące mrówki, nie pokazują już w tym momencie odcięcia jakby między 0 a 100% zaznaczenia, a pokazują przejście pomiędzy więcej niż 50% zaznaczenia, a mniej niż 50% zaznaczenia. Po takim zaznaczeniu możemy na przykład zacząć malować pędzlem, przykładowo robiąc sobie tego typu zaznaczenie na białej kartce i zobaczymy, że pomimo 100% nacisku pędzla, jeżeli będziemy malować po miejscu, które nie było zaznaczone, inaczej miało 100% krycia przy zaznaczeniu, będziemy tam mieć 100% na przykład koloru czarnego, natomiast jak przejdziemy sobie w stronę tego gradientu, który zrobiłeś, to krycie nagle magicznie będzie nam się zmniejszało. W miejscu, gdzie jest to przecięcie skośne, tam będzie 50%, na środku będzie 0% krycia. Także warto sobie poeksperymentować. Myślę, że też coś takiego w którymś odcinku naszych porad offline rzucimy pokazując. Trzeba będzie pokazać. Dokładnie. Co można jeszcze więcej z narzędzia do zaznaczania wycisnąć? Wracając do tematu. Jak widać, ta część zdjęcia, którą pokazuję, ta część zdjęcia nam się rozmyły. Jeżeli zrobię jeszcze raz Select Inverse, czyli zaznaczenie odwrotne, zaznaczę mi tylko tą część, którą jest w środku, jest ostra. Zbiorę filtr Sharpen, Smart Sharpen i ją jeszcze bardziej wyostrzam. Ona będzie jeszcze bardziej wyostrzona. Nie wiem, w którym miejscu jestem, powiedzmy, szukam na oku. No tu ostro się nie ma nic wspólnego co zdjęcie, ale to się wytnie. Nikt nie go strzelał, przecież nie będzie. Zaznaczam wyostrzenie, wyostrzam sobie to zdjęcie. Odznaczam i proszę o to, różnica jest. Mam tylko fragment zdjęcia ostry, czyli przechodzącą linię przez całą ostrość tego zdjęcia. Bardzo jest to przydatne w czarno-białej fotografii, gdzie chcemy uniknąć jakichś rzeczy, które wchodzą nam w przedni kadr, które mogą odciągnąć uwagę od twarzy. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Uzyskałem efekt, że ostrość pada tylko na to zdjęcie. To zdjęcie już widzę, że ono było bardzo chyba fajniejsze, o wiele bardziej w czarno-białym. No, też mi się tak wydawało. Albo chociaż częściowo czarno-białym. O. Albo zaraz wam pokażę, jak to jeszcze zrobić. I to jest jedna z takich fajnych rzeczy, które można wyciągnąć. Wszystkie detale, które są na swetrze, dalej są widoczne. Wszystkie detale, które są ostrości, dalej są widoczne. To akurat była skrajnie mała ostrość. Nawet nie wiem, jak to było robione. Nie pamiętam. To było jedno naprawdę z pierwszych zdjęć. Jeszcze nie trzymałem dobrze ustawionego aparatu w ręce. Spłaszczam sobie tą warstwę.
nie wiem, czy pokazywał mu kolega wcześniej, bałem się, że będę powtarzał to samo, co on mówi, bo w sumie każdy z nas naprawdę obrabia tak samo zdjęcie. Pokazywał wam, jak cieniować twarz? Chyba tak podejrzewam. Myślę, że inaczej. Zademonstruj. Myślę, że tak będzie najlepiej, i bo nie wiem dokładnie, którą metodę masz na myśli i co konkretnie chcesz pokazać. O, może zrobimy tak. Powtarzamy warstwę, czyli Ctrl-J. I ta warstwa będzie tylko warstwą twarzy. Do tego sobie stworzymy, tak jak robiłem wcześniej, cieniowanie. Czyli nie wiem, czy pamiętacie to wszystko, że zaznaczałem szarym kolorem, wypełniałem tą warstwę, ustawiałem na overlay i wchodziłem do takiej sytuacji, że używałem tych dwóch narzędzi. Z tymi narzędziami można zrobić naprawdę wielkie cuda. Wielkie cuda można zrobić od całych ust. Rewelacyjnie mi się z tym palcem pracuje. Od całych ust. Wiem, że wy się śmiejecie tam po cichu ze mnie, to słychać wszystko. No jestem w stanie, jakim jestem, także nie bardzo mogę tego zmienić. Znaczy, od myślę, że możesz się domyślić, że mnie wcale nie jest łatwiej. Tak. Kolega, widzę, że mnie łączy ze mną w bólu. Przez tak. Jakieś tam cieniowanie nosa, oczu, rzeczy, które są nam, czyli na przykład wyciągamy policzki do środka, rozjaśniamy cały kontur twarzy w środku. Zmniejszamy sobie krycie tego wszystkiego, powiedzmy bardzo, bardzo, żeby to było delikatnie widoczne. To jest sama twarz, która nam była wycieniowana. I w tym momencie dochodzimy do czarnego koloru i samym tym czarnym kolorem, czyli po rozjaśnieniu samych konturów jasnych, ciemnym kolorem, możemy zrobić węższy nosek, czyli wychodzimy na węższy nosek, dochodzimy. Możemy zrobić inaczej położone usta, inną kreskę pod ustami. Nie wiem, czy u was to będzie też widoczne. Wszystko zależy to już od tego, jakie macie, słuchajcie, bo też nie mówiłem o tym. Czasami bardziej warto, niż inwestować w obiektyw czy nową puszkę, czasami warto bardziej zainwestować w dobry monitor. Nie mówiłem o tym słowa. Kolega, który też tutaj mnie słyszy, powinien dużo powiedzieć na ten temat. Słuchajcie, czasami jest tak, że możemy zrobić perfekcyjne zdjęcie, a tak je zepsuć, bo nie widzimy tego, co robimy. Przyznać ci szczerze, w sobie widzimy wiesz, tylko kiedy... troszkę inaczej niż powinniśmy. Tak. No, a później, przypadkiem sobie... rozmawiamy, kolega pokazuje nam swoje zdjęcia, oglądamy je na iPadzie albo innym tego typu śmiesznym urządzeniu i mówimy, czemu te zdjęcia mają taki dziwny kolor, skoro kolega mówi, że są poprawne. Problem się pojawia w tym, że słuchajcie, kiedy kto, odpowiedzcie sobie w duszy, kto z was kiedy kalibrował swój monitor? Kto kiedy sprawdzał, jak bardzo się pokrywa z tym? Ja na przykład mam taką sytuację, pracuję, to nie jest krypto, dla mnie najlepszymi monitorami są dla mnie EIZO, ja pracuję cały czas na EIZO monitorach, staram się co dwa tygodnie, co tydzień je kalibrować, z tego faktu, że oddajemy dużo rzeczy do drukarni, zdjęć między innymi, więc te monitory muszą być dość regularnie kalibrowane, żeby nam się nie pomyliły kolory. I bardzo dużo osób, znajomych fotografów, wysyła do mnie zdjęcia swoje przed tym, jak je wrzucą na swoją stronę internetową czy na internet, gdziekolwiek, czy nawet wysyłam klientowi i pytają, że jest wszystko ok, sprawdź, czy nie ma plamy, bo nieraz się pojawia... O, jaką ciekawostkę wam pokażę, może w ten sposób. Brałem... Ile osób u was widzi tą plamkę na monitorze? Słychać mnie tam w ogóle? Słychać. Czy wy ją widzicie u siebie? Tak, ten kto widzi, myślę, że może nawet nie tyle co odpowiadać, co użyć aplikacji tej łapki, tak, takiej podnieść rączkę, tak? Ja widzę albo ja nie widzę. Jakbyś mógł jeszcze ją raz pokazać i ukryć, myślę, że to wtedy będzie bardziej oczywiste, gdzie ona ewentualnie jest, ewentualnie pokazać kursorem, w której okolicy ona się znajduje. Ja mogę nazwać cały pasek tego. Jeżeli widzicie ten pasek, widać, jest okay. Widać. Bardzo delikatnie. Jeżeli nie widzicie... Tak. Jest tam paseczek rzucony. Jeżeli go nie widzicie, może warto pomyśleć na temat, może ktoś znajomy ma na przykład kalibrator u siebie, albo czasami są usługi kalibracji, są naprawdę, to nie jest droga sprawa. Warto sobie bardziej niż się zastanawiać, dlaczego moja puszka robi takie zdjęcia. Czasami warto zobaczyć, może my je źle widzimy, albo coś z nami jest nie tak. Więc czasami to, co robię, teraz wracam do tematu, to, co robiłem tutaj, czyli te wyjaśnienie całe, rozjaśnienie tego całego, to jest taka kwestia, że to się stopniuje, to jest bardzo delikatne. Ledwo widoczne, a jednak przy całym zdjęciu daje nam efekt. Tu najbardziej widać na nosie i ustach, gdzie jest nosek węższy, bardziej zacieniony, usta są jaśniejsze. To jest cieniowanie, zaawansowane cieniowanie twarzy, coś tak nazywa. To bardziej widać przy zdjęciach typowo beauty, gdzie stosujemy to bardzo, bardzo mocno.
Wszyscy mnie pytają, jak trenować, bo czy to się trenuje na zdjęciach, bo to też jest regularne pytanie. Nie, nie trenuje się tak na zdjęciach. Najłatwiej trenuje się to w ten sposób, że na czarnym tle rysujemy sobie, powiedzmy, białą kulę, albo zrobimy sobie szarą kulę na przykład, żeby było to bardziej widoczne. Będzie od razu łatwiej widoczne, nie trzeba będzie się bardzo starać z tym wszystkim. Rysujemy sobie, no tak, oświecenie mi poszło. Gdzieś tam, o, jest powiedzmy tam kula, wypełniamy ją kolorem szarym i zróbmy z tego kółka naprawdę kulę. Postarajmy się narysować tak kulę, żeby używając samych tych narzędzi doprowadzić do sytuacji, gdzie w jednym miejscu będzie nam padało światło, gdzie w innym miejscu, z kolei jeżeli z tej strony pada, to z tej strony musi się delikatnie na procentach przyciemniać, tutaj jeszcze bardziej przyciemniać, powiedzmy, żeby rzucało nam efekt, żeby cały efekt powstał w końcowej fazie, żebyśmy byli zadowoleni z tego, że to jest jednak kula, która my stworzyliśmy i wygląda idealnie. To jest taka fajna sytuacja, kiedy wracamy do tego sytuacji, że o, zaczynam to wyglądać jak kula. Jeżeli po takich kilku ćwiczeniach z różnymi bryłami dochodzimy do wniosku, że potrafimy naprawdę cieniować, spójrz realnie, ja zrobiłem to na szybko, mówię, fajnie mi wyszło, ale jak się przyjrzę, to tu jest niedociągnięcie, gdzieś tu jest niedociągnięcie. Nie o taki efekt chodziło. Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że to jest widoczne przez nas i wtedy cieniowanie twarzy stanie się dla nas bajką. Cieniowanie całego ciała stanie się dla nas bajką. To jest taka sytuacja, kiedy naprawdę potrzebujemy wyciągnąć, powiedzmy, nawet jaśniejszy makijaż, czy kąciki ust wyciągnąć w innym kierunku, samym światłem, bez ruszania ich w liquify'u, czy tam innych takich trikach. To jest taka sytuacja, że warto przy tym wszystkim posiedzieć. Grzegorz, pozwól, że ci przerwę, bo jak już tak. Mówisz o właśnie takich drobnych rzeczach, jak wcześniej pokazywałeś ten pasek, który widać, który nie widać, kalibracja monitora i tego typu rzeczy. Powiedz mi proszę taką rzecz, bo to jest pytanie, które się dość często w kilku miejscach w tej chwili już pojawiło. Po pierwsze, jaki profil kolorystyczny w aparacie? Czy jest to sRGB, czy jest to Adobe RGB ewentualnie, czy jakby te bardziej high-endowe aparaty średnioformatowe dają coś więcej? Krok dalej, czyli jak już otworzysz to zdjęcie w Photoshopie, czy jest to cały czas ta sama przestrzeń, czy na przykład podnosisz sobie przestrzeń do Profoto, ewentualnie obniżasz do sRGB i co się z tym zdjęciem dzieje jakby w trakcie procesu jego przygotowywania? Ja korzystam z sRGB, tak całe życie korzystałem i szczerze taki profil mi najbardziej odpowiada. Nie zmieniam profilu w komputerze, zostawiam zawsze sobie ten sam profil. Jedyne co, profil w Photoshopie, który używam, color settings tam powiedzmy. Ja właśnie tutaj jeszcze to... przepraszam, że Grzegorzu ci przerwę, tutaj dla zainteresowanych zarówno na czacie, jak i na naszym w naszej aplikacji wrzucam przykład, wizualizację tego, jak szerokie są poszczególne profile. Tutaj mówię o tych podstawowych, czyli sRGB, Adobe RGB i Profoto, żebyście mogli zobaczyć, jak mniej więcej w przestrzeni barw rozkłada się ich zakres. Grzegorzu, proszę, jeśli możesz kontynuować. Słuchajcie, każdy z nas pracuje na jakimś innym tam przestrzeni. Ja akurat w tej chwili na przykład przyłączam na kalibrację monitora z tego i tego dnia na przykład, żeby wrócić do danych ustawień aparatu, które były robione. To zdjęcie, powiedzmy, że on nie bardzo się różni od tego. Te monitory są dość często kalibrowane, także dla mnie różnica będzie praktycznie niezauważalna. Natomiast w Photoshopie, jeżeli już kalibrujemy sobie monitor, to stworzymy też własny profil do Photoshopa. Czyli to jest profil kolorystyczny, który odpowiada tego, jak ten monitor ma wyświetlać w danym terminie. Da się taki profil samemu napisać, jest to ciężkie, ale najlepiej to po prostu zrobić maszyny kalibrujące już same sobie wrzucają taki profil i zapodając go w Photoshopie mamy pewność, że to tak wygląda. Dużo osób robiło w ten sposób, że oddawało zdjęcie do laba, wywoływało je, przychodziło do domu i podkręcało monitor, żeby wyglądało tak samo jak na labie. Tylko co zrobić w momencie, kiedy ktoś ma starą chemię? Albo co zrobić w momencie, kiedy ich maszyna jest źle skalibrowana? Pamiętajmy o tym, że dążymy do tego, żeby uśrednić to wszystko. Jeżeli dużo osób miało tak samo skalibrowane monitory, łatwiej by nam się pokazywało ich, nasze prace im, ich pracę łatwiej byłoby nam oglądać. To jest taka kwestia, którą naprawdę trzeba ruszyć, nim się zacznie tak naprawdę grzebać w tych zdjęciach, grzebać w tej grafice. Warto się zainteresować tym, żeby ten profil był dostosowany do tego wszystkiego, żeby profil zdjęć, które robimy, czyli na przykład no niektórym bardziej pasuje. Ja się nie mogę do Adobe przekonać. Dla mnie tam barwy, nie wiem, jakoś mi to nie podchodzi.
z Hasselblada to się nie musimy niczym przejmować, bo tam zawsze robimy praktycznie rawy i one są tak dopasione, to jest taka jakość na przykład, że no, tam ciężko jest cokolwiek zniszczyć. Tam nawet przy skrajnej zmianie jakichś profili kolorystycznych zdjęcie jest i tak w pełni czytelne i tak perfekcyjnie dostosowane. Tylko że cena z takich aparatów jest ceną zaporową i nawet dla mnie przyznaje się, że takie aparaty albo wypożyczam, nie posiadam na stanie takich aparatów, więc albo wypożyczam do sesji zdjęciowych, albo po znajomości za tam przysłowiową po znajomości udaje mi się taki dostać. I to jest z takich podstawowych rzeczy. Nie wiem, czy ktoś coś napisał odnośnie przygotowania zdjęć, odnośnie jakiejś grafiki, czy padło jakieś pytanie, czy jakiekolwiek pytania padły tam z tego tak, tyłu? Tak, tak, generalnie skoro nie pracujesz niczym więcej niż sRGB, pytanie, dlaczego EIZO? Dlaczego w tym momencie monitor szerokogamutowy EIZO? Czy jesteś w stanie jakby podać ku temu konkretny argument, czy raczej jest to po prostu na takiej zasadzie, że nie chcesz kupować sprzętu, gdybyś w przyszłości na przykład zmienił zdanie i chciał pracować w szerszej przestrzeni? Już wam mówię. Prosty temat. Ja mam monitor EIZO, chyba ten, który, na którym teraz w tej chwili siedzę, mam go chyba od ponad 6 lat i po 6 latach mam odchył od pierwotnej kalibracji 1,2%. Gdzie obok mamy monitor Benku, taki fotograficzny, i mieliśmy odchył 29%. To jest odchył na takiej zasadzie, że zamiast czarnego widzisz szare. To jest jedna rzecz. Poza tym monitor EIZO to nie jest jakaś topowa bułka. Ja pracuję w tej chwili na EIZO S2231 Wild. To jest FlexCan, czyli to nie jest jeszcze seria CG i wyświetla mi na testach zmiany koloru o 1,2%. To jest na testach prosty temat, gdzie tam, gdzie ludzie będą widzieli jeszcze białe, ja już zaczynam widzieć stopnie białego. To jest taka sprawa, że jak przygotowujemy na przykład rzeczy do druku, maszyna, na przykład sitodruk, bardzo może się pomylić, jeżeli ktokolwiek drukuje albo przygotowuje zdjęcia i mamy czarne tło i nieraz nie widzimy czarnego na czarnym, pojawi się czarna plama, ale na druku to już nie będzie czarna plama, bo czarna plama składa się z iluś tam innych kolorów i ona na przykład będzie niebieska w druku, więc ktoś, kto spojrzy na ten wydruk, powie: o ja pierdzielę, co narobiłeś, a ja mówię, u mnie tego nie było widać, więc starałem się tego uniknąć. To jest najlepsze. Dlaczego EIZO? No, EIZO mi podpasowało z tym tytułem. Nie jest to jakaś najdroższa półka cenowa, chociaż zdarzałem się z serii CGT w kosmicznych pieniądzach. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy z nas wygrał w Totka. Mi się jeszcze nie udało, ale planuję, jest to zapisane w planach, żeby wygrać. Więc najlepsze rozwiązanie, najlepsze proporcje, cena-jakość. Odpowiedź na temat EIZO. Słucham dalej. O co do profilu, który masz w puszce też masz sRGB, prawda? Tak. Okej. Już na pytanie, czy używasz monitora szerokogamutowego, odpowiedź padła w międzyczasie. Może jeszcze tak jakby troszeczkę odchodząc od obróbki, natomiast pytanie, które się w międzyczasie pojawiło, przy samym wykonywaniu zdjęć, zakładając, że pracujesz z modelką, która coś potrafi zrobić, czy to jest tak, że robisz kilka zdjęć w serii? Znaczy, myślę, że znam odpowiedź, czy to jest raczej tak, że siedzisz przy tym aparacie, patrzysz przez ten wizję i czekasz na ten właściwy moment. Ja się śmieję, że to jest takie dziwne polskie określenie, ten właściwy moment, natomiast jeżeli poczytacie troszeczkę o historii fotografii, wbrew pozorom bardzo istotna sprawa, złapać na zdjęciu właśnie ten moment, który jakby jest jeden niepowtarzalny w studiu, może powtarzalny, natomiast w każdej innej formie fotografii nie do końca. Powiedz, jak to jest u ciebie? Znaczy, nigdy nie robiłem zdjęć w seriach, także nie wiem, jak to jest robić zdjęcia. Znaczy, jak robiłem śluby reporterki, to tam się dało ustawić serię faktycznie. Czy tam rajdy samochodowe, jestem fanem rajdów samochodowych, zdarzyło mi się kiedyś robić zdjęcia na rajdach samochodowych. Zdarzyło mi się, tam jest seria, faktycznie ustawienia serii, nie ma problemu. W studiu widzimy to, co się dzieje, mamy nad tym pełne panowanie i robimy zdjęcie w danym momencie. Nie robimy na zasadzie 1200 czy tam 3000 zdjęć z sesji zdjęciowej i z tego mamy wybrać 3. Bo osoby, które to przebiera, bo nieraz zdarza mi się, że to ja przebieram, nie zdarza mi się, że to na przykład osoby, które pracują u mnie, przebierają takie zdjęcia, to ich krew zalewa, jak jest więcej niż na przykład 200 zdjęć, a mają wybrać z tego 10. Więc ja staram się, jeżeli już doprowadzam do sytuacji, kiedy wiem, jaki chcę uzyskać efekt, jeżeli wiem, co, jak ma być ustawione na tym zdjęciu, doprowadzam do sytuacji, żeby tych zdjęć robię jak najmniej. Czasami robię duble z tego faktu, że mogłem o czymś zapomnieć, albo modelka mogła cokolwiek zmienić, albo na przykład potrzebuję dubla, bo widzę kawałek tła więcej, który mogę ewentualnie przeszczepić na inne zdjęcie.
to są tylko duble robione tego wszystkiego. Grzegorzu, prośba od naszych słuchaczy, żebyśmy wrócili też troszeczkę do techniki obróbki, jeśli jest to możliwe ze względu na właśnie goniący nasz czas, który już całkiem sporo czasu dzisiaj minęło. Jeśli mogę zaproponować, tak sobie myślę, że jeżeli ty, Grzegorz, nie masz nic przeciwko temu, moglibyśmy troszeczkę rzeczy zostawić przykładowo na kolejne spotkanie, a jako, że już tak naprawdę 2 godziny 20 minut minęło, więc sporo tego czasu jest, myślę, że moglibyśmy się nawet zastanowić nad czymś takim, czy na przykład przy kolejnym spotkaniu nie pójść krok dalej i jakby nie kontynuować tematu dalej. Ja jestem jak najbardziej, ja wiem, że jestem straszna gaduła i pierdzielę dużo głupot, to wiem najlepiej, a mało konstruktywnych rzeczy przyniosłem. Może zróbmy tak, że na następne spotkanie, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, przygotuję sobie po prostu już konkretny materiał do obróbki, stopień po stopniu i będę to z karteczki już odtwarzał, żeby wam pokazać, jak to zrobić, a nie skakać z tematu na temat, bo to chyba... No właśnie, to może inaczej. Pytanie do jakby naszych widzów. Czy jesteście za tym, żebyśmy zaprosili Grzegorza po raz kolejny, jakby kontynuując temat ten, który już teraz zaczęliśmy, pokazując kolejne sposoby, które stosuje Grzesiek przy obróbce swoich zdjęć. Tak się pojawia na czycie. Nie, tak. Nie. Tak. Oj, nie możesz się bardziej mylić w tej kwestii, ponieważ w ciągu 5 sekund już jest co najmniej 10 odpowiedzi na tak. To jest zdjęcie, które... 20. Z tego zdjęcia, które robiliśmy na początku, chciałem wam pokazać jedną rzecz. To jest zdjęcie, które jest zrobione tylko bez ingerencji, to jest zdjęcie strukturalne, tylko zrobione na czarno-białe. Jeżeli... taką fajną rzecz zauważyłem ostatnio. Powrót do korzeni. Robicie często zdjęcia, nawet tam kiedyś z kimś tam wynikła rozmowa na czacie odnośnie tego pana od ustawień, od jaki to było? Czego to było? Tam było od suwaków i od czegoś tam. No tak, od presetów. Od presetów i suwaków. Strasznie pijesz do tych zdjęć ślubnych i do pana, który gdzieś tam na jakiś forum po prostu... Znaczy staram się tak, bo ja mógłbym naprawdę stricte opowiedzieć wszystko o studiu, tylko sądzę, że nie wszyscy pracują w studiu, nie wszyscy chcą pracować w studiu, niektórzy są reporterzy, którzy też chcieliby się nauczyć zdjęcia, nie każdy dysponuje studiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, bo wiem, że bardzo długo do tego dochodziłem i to było dla mnie ryzyko, to był skok życia na głęboką wodę, bo otwarcie studiów w wieku 20 chyba 3 lat, otworzyłem pierwsze studio, które miałem, w ciągu 2 lat zbankrutowałem. Rewelacyjny pomysł, prawda? I taka jest prawda i jakbym sobie miał przypomnieć moje historii i początki, to każdy mówi, że ty to musiałeś od rodziców i tak dalej. Mówię, super, tylko że moje początki fotografii to ja wchodziłem w ubrany strój jeża do przedszkola i modliłem się, żeby żadne dziecko się nie rozpłakało. Bo to były moje początki fotografii. Poświęciłem na tej fotografii naprawdę wszystko, dlatego tak mówię z taką pasją na to. Natomiast odnośnie tego zdjęcia chciałem wam na szybko jeszcze pokazać jedną rzecz. Wraca tendencja do zdjęć takich. Tak. Jeżeli widzicie dobrze. Tak, wraca tendencja do zdjęć takich. Preset. A, tak, to jest ten magiczny preset. To jest ten magiczny preset, który jest w tym wszystkim. I to zarówno widziałem już w ładnych albumach ślubnych, to zarówno widziałem w ładnych rozkładówkach gazet i w ładnych reklamach. Jeżeli robicie zdjęcie czarno-białe, przypominam sobie, że ja robiłem czarno-białe zdjęcie, to ono musiało wyglądać czarno-białe zdjęcie tak. Bo to musi być czarno-białe zdjęcie. Najchętniej to, żeby w ogóle nie było tylko czarne i białe. Natomiast wraca tendencja do tego, że to czarno-białe zdjęcie ma więcej detali pokazywać w cieniach, ma ono być niewyraźnie, ma być wrażenie tego zdjęcia, że to jest zeskanowane z gazety, z starej gazety. Tak, albo stare jest... zdjęcie czarno-białe, które już troszeczkę jakby ma ileś tam 10 lat i nabiera takiego charakteru właśnie jakiego dymku, lekkiej tak. Takiej mgły, jakkolwiek to nazwać. Dobra, dzisiaj naprawdę zauważyłem, że najmniej przekazałem chyba z możliwie, jak to było możliwe, ale obiecuję, że przygotuję na następną rozmowę naprawdę dużo, dużo materiału ciekawego. Obiecuję, ktoś mnie tam prosił jeszcze, żeby przygotować, jak obrabiać zdjęcia beauty, to więc obiecuję, że zajmę się tym, żeby przygotować wam zdjęcie, pokazywać jak przygotować i jak sprzedawać zdjęcia beauty, gdzie je komu sprzedawać, bo notabene najłatwiej tak te zdjęcie sprzedać, nie są tajemnicą. Ktoś mi zarzucił, że zdradzam największe swoje tajemnice. Chodzi o to, żeby ta fotografia się rozwijała, żeby w naszym kraju to nie stało w miejscu, tylko to szło cały czas do przodu. Więc postaram się powiedzieć w 2 słowach, jak komu, gdzie sprzedać zdjęcie, jakie mniej więcej są ceny takich zdjęć i jak to zdjęcie przygotować, najważniejsze. I zajmę się, obiecuję, grafiką, obróbką. Zajmę się, bo siedzimy na kanale graficznym, a powiedziałem wszystko o fotografii, nic o grafice. Słuchajcie, ja mam tak naprawdę propozycję, ponieważ już Grzesiek między innymi powiedział, co mógłby przygotować, co chciałby zrobić. Słuchajcie, na naszej stronie, na photoshoptricks.pl, w komentarzach do zapowiedzi, czy w komentarzach do podsumowania dzisiejszego odcinka, które się pojawią pewnie jutro,
Dajcie znać, co chcielibyście usłyszeć, o co, co chcielibyście, żeby Grzesiek zrobił. Być może chcielibyście go poprosić o jakiś szerszy temat, który nie zajmie 5 minut, to nie będzie szybka odpowiedź na szybkie pytanie, tylko będzie musiał się do tego w jakiś sposób przygotować. Piszcie, rzucajcie tematy, rzucajcie, czym bylibyście zainteresowani. Ta dyskusja się toczy i myślę, że my tak naprawdę też będziemy spełniać wasze prośby i będziemy starali się wychodzić wam naprzeciw. Albo słuchajcie, jeszcze na przykład macie zdjęcie, którego nie wiecie, jak było zrobione, bo umówmy się, wszyscy inspirujemy się czyimiś zdjęciami. Zawsze tak było, zawsze będzie. Analizujemy dzieła mistrzów, analizujemy obrazy, analizujemy czyjeś zdjęcia. Zawsze tak było, zawsze będzie. Mamy nadzieję, że tak będzie do końca świata. Jeżeli macie jakieś zdjęcie, gdzie nie wiecie, jak zostało obrobione, jak zostało zrobione, bardzo chętnie podeślijcie linka lub ten na nie, może coś ciekawego dla siebie znajdę. A ja przygotuję wam solidną porcję obróbki, takiej naprawdę ciężkiej obróbki z pokazaniem, jak przygotować naprawdę takie zdjęcie również do druku i postaram się zrobić to jak najszybciej możliwe, tak żeby nie zadłużać znowu 2,5 godziny. Jest, są też pytania, czy byłbyś w stanie na przykład, nie wiem, zdjęcie od A do Z, czyli poświęcić chociażby godzinkę albo półtorej godzinki, cały na przykład odcinek na przygotowanie zdjęcia od A do Z, od momentu jak jakby masz je prosto. Tak, oczywiście, do momentu, oczywiście. To jest to, co mówisz, przygotować zdjęcie do druku, czyli właśnie na przykład do tego ostatniego etapu, kiedy przygotowujesz zdjęcie do druku. Oczywiście, jak najbardziej tak, jestem w stanie przygotować takie zdjęcie. Ja myślę, że piszcie w komentarzach, co was interesuje, bo tutaj część pytań się właśnie tak właśnie się pojawia na czacie. Natomiast... A może ktoś chciałby takie zdjęcie, to może przyjechać, to mu zrobię i przy okazji obrobię. Czyli ja potrzebuję z Dorotką i Bartkiem mieć zdjęcie do naszego portfolio, które mamy na nie pomysł do końca, może nie do końca. Myślę, że możemy się umówić kiedyś i o czymś pomyśleć. Na pewno jest potrzebna jakaś ciekawa stylizacja, bo musi to być zdjęcie z jajem, musi to być zdjęcie z pomysłem. Kto chce, ten wie, czym się zajmujemy. Stylizacja czy scenografia? Wiesz co, myślę, że bardziej stylizacja, bo scenografię zawsze, jeżeli zrobimy nasza rękę, zawsze można spróbować wstawić później w Photoshopie jakiś. Boże, jak tego nie wiem. Słuchajcie, od trzech lat mam green screen w studiu. Mam pełny, kompletny green screen i jeszcze nigdy tego nie użyłem. Znaczy, użyłem, żeby sprawdzić, jak to działa. Jak sobie zdałem sprawę, ile to jest pracy, to ja naprawdę wolę wbudować, sklejałem pokój hotelowy, to ja wolę wziąć, jechać do Castoramy, kupić ściany z kartą gipsu, postawić ten pokój hotelowy, wytapetować go, położyć podłogi i tak mi to zajmie mniej czasu niż ten przeklęty green screen. Ja jak się wyskaraskam z tej złamanej ręki, to się na pewno do ciebie odezwiemy i spróbujemy coś fajnego wymyśleć. Być może jakby później też na jakimś spotkaniu na temat tego zdjęcia pogadamy, coś na nim zrobisz. Bardzo mi miło, naprawdę. A tak jak kiedyś mówiłeś, myślę, że w ramach Photoshop Tricksów kiedyś, jeżeli będą sprzyjające okoliczności, to myślę, że możemy się spotkać i nagrać bądź zaproponować jakiegoś live streama z takiej sesji specjalnie dla naszych gości. Myślę, że wtedy będą mogli zadawać na żywo pytania. Myślę, że będziesz mógł opowiadać już wtedy swobodniej troszeczkę więcej na temat samej fotografii. Będę robił wideo dla Fashion TV prawdopodobnie. Udało mi się takie coś. Takie są nieraz, jak ogląda ktoś z was Fashion TV, są takie pokazane, jak są przeprowadzane sesje zdjęciowe. I jest taka opcja, że może będzie to, więc może uda się z nimi załatwić tak, żeby to poszło od razu w streamie do was, bo to będzie i tak nadawane do nich w późniejszym czasie, więc to może być streamowane do was również. Także byłoby super to się załatwić. No dobrze, słuchajcie, może w takim razie podsumujmy dzisiejszy wieczór. Pada pytanie, kiedy możemy się spotkać znowu? Czy taki termin jak dzisiejszy, czyli czwartek, godzina 20, jest dla was odpowiedni na kolejne spotkanie? Pytanie, czy jesteście w stanie wytrzymać ten tydzień, czy koniecznie chcecie się spotkać wcześniej? Myślę, że Grześkowi też warto by było dać trochę czasu na to, żeby mógł sobie przy tym wszystkim popracować. No i przede wszystkim Grzegorzu, w tym wypadku, czy tobie przyszły czwartek w takim razie pasuje? Czwartek pasuje, weekend pasuje, jestem w stanie się dostosować do waszej daty. Myślę, że pamiętajmy też, że jeżeli ustalimy jakiś bardziej rozległy temat, też pewnie Grzesiek będzie potrzebował chwilkę czasu na jego przygotowanie, wobec czego myślę, że przyszły czwartek, ewentualnie jakby jeszcze kolejny byłby bardzo realnym, gdyby się okazało, że to będzie jakiś taki troszeczkę szerszy temat, który chciałbyś poruszyć. Zależy, kogo następnego zaprosiliście. Pamiętam, no już w kolejce mamy. No właśnie, nie chciałbym komuś zamawiać czasu, więc myślę, że ze względu na różnego rodzaju ustalenia i różne rzeczy, o których jeszcze w tej chwili nie chcielibyśmy mówić publicznie, myślę, że możemy sobie w tym wypadku pozwolić na to i mieć dużą przyjemność z tego, żeby zaprosić cię znowu do nas w czwartek przyszły.
Będzie mi bardzo miło, potruje pan znowu głowy. Więc myślę, że to jest dla nas, jak zarówno dla widzów, jak widzę tutaj się wypowiadają, optymalny termin. Bardzo się cieszę. No cóż, w takim razie było nam bardzo miło, że żeście się pojawili. Bardzo dziękujemy za dużą frekwencję. I myślę, że na dzisiaj pozostaje nam powiedzieć wam bardzo mile dziękujemy i dobranoc, a na wasze komentarze czekamy pod wpisem, który prawdopodobnie, jak tylko dam radę, jutro zwlec się z łóżka, dorzucić do naszej strony. Myślę, że skoro Grzegorz udostępnił nam swoje zdjęcia, możecie wykorzystać tą sytuację i próbować wykorzystać te elementy, o których dzisiaj Grzegorz mówił na tych zdjęciach. Możecie nam je podsyłać. Będziemy się postarali Grześkowi przesyłać, ewentualnie jak znajdzie czas na postara się może odpisać na niektóre z tych przypadków. Może będziemy mogli sobie kilka rzeczy wyjaśnić na następnym spotkaniu, pracując już na waszych zdjęciach z jakimiś adnotacjami i pytaniami od was już na konkretnych przypadkach, gdy na przykład wam coś nie wychodziło. Ja dziękuję ślicznie, naprawdę, że wytrzymaliście ze mną tyle czasu. Z góry przepraszam was naprawdę serdecznie za to, że tak mało poświęciłem faktycznie tej grafice, jak to teraz przypomniałem, że no nic konkretnego wam nie powiedziałem, ale obiecuję, że to naprawię. Oby macie moje słowo dane z całej serca, że zapcham wam taką ilością wiedzy, że wam naprawdę starczy na następny miesiąc ćwiczeń. Dajcie mi szansę się poprawić po prostu. Pierwszy raz, no niestety, no tak to wyglądało, nie inaczej. Może mi się uda następnym razem ściągnąć was jeszcze więcej. Dziękuję ślicznie za uwagę, naprawdę. Dobrej nocy wam życzę. Dziękujemy również i życzymy miłej nocy. Dobranoc. Dobranoc.